Cześć, witajcie, z tej strony jeszcze raz Piorun. Wtedy po prostu nie chciało już mi się dalej robić filmu, ale pokażę wam teraz, jak wykonuję test tego dysku WD. No nie, przepraszam bardzo, to nie WD, tylko Seagate. Najpierw zrobimy sobie test wydajności partycji. Mamy teścik 10 MB, zwiększymy. Ale ja jestem okrutny. 90 MB i start. Oczywiście podam hasełko. No i test ruszył. Zwiększyłem po prostu wszystko. Wiecie, najpierw robię ogólnie test wydajności partycji, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje. A potem robię test wydajności dysku. Bo zaznaczam, że rozmiar próbek to 90 MB. Ale uważam, że za odczyt na poziomie 194 MB, no to nie jest w kij dmuchał. Jeszcze planuję dokupić stację dokującą na dyski 3,5 i kolejną stację dokującą na dyski 2,5, żeby naprawdę tutaj wykonywać porządne testy. No, zobaczcie. Powiem szczerze, nie jest gówniano. Ten dysk ma już też trochę lat. Ze dwa na pewno. Nie jest kijowo, powiem szczerze. Ten test zakończyliśmy. Teraz wykonamy test wydajności dysku. Tu nic nie będę ustawiał. Tutaj sobie zmniejszymy liczbę ten. Tamten test był wydajności partycji, ten jest ogólny wydajności dysku. Proszę nie mylić procedur i nie zarzucać mi, że ja wykonuję ten sam test dwa razy. Chociaż przydałoby się wykonać każdy test trzykrotnie, ale przymknę na to oko. Nie jest tragicznie. Ta sąsiad Harley'a uruchomił. A, jest dobrze. Teraz wykonamy dane i testy smart. Dysk jest ok. Stopni, jak tam z błędami? Ok, status ok. Krótki, damy krótki test, bo nie trzeba tu rozszerzonego. Jak ma coś wykryć, to i tak wykryje. No i mamy pozostałe 90%. Trzydzieści jeden stopni i te wszystkie parametry się testują. Jeżeli coś wywali, to za chwilę będzie powiadomienie, a ja do was za chwilę wrócę. Już jestem, wszystko jest ok. Odśwież dane. Zamykamy, możemy go uruchomić z powrotem. Widzicie, ruszył z kopyta. No tu mamy ogólnie ten 250 realtek i tak dalej.
Jeszcze sobie wykonamy test dysku SSD. Test wydajności partycji. Może ruszy. Proszę bardzo, 100 próbek, damy normalną. Bardzo szybki odczyt, 300 mega na sekundę, więc wszystko przeszło dobrze. Teraz zobaczymy, czy da się pewne rzeczy wykonać. No niestety, tutaj nie da się, bo po prostu jedziemy ten sam test, bo to zrobimy test wydajności dysku teraz. No to robiliśmy test wydajności partycji, a teraz ogólny wydajności dysku. Nie jest źle. Weźcie pod uwagę, że ten dysk pracuje cały czas. Nie jest źle. Poczekajcie chwilę. Dobra. Dane testy smart. Zrobimy sobie rozpocznij test krótki. Odświeżymy dane. I start. Poczekajcie, co się stało. Anulowano ostatni test. Krótki. Dobra, idzie. 90%. Chwilę to potrwa. Tak testuję dyski w systemie Linux Ubuntu. I to mamy ogólnie wszystko, co się dzieje. 100 stopni. Czas działania 3 dni, 1 godzina. Ogólnie to jest zły błąd odczytu temperatury szczujnika wewnątrz dysku, dlatego tak pokazuje. On normalnie nie ma 100 stopni, bo jakby miał 100 stopni, to by popadł w throttling i by się wyłączył. To jest tylko błąd. 60% pozostało. Mam jeszcze oprogramowanie Gepartit, które właśnie też można sprawdzić partycje i tak dalej, ale to są podstawowe programy, których się w Linuxie używa i one jak mają wyciągnąć coś, że coś jest z dyskiem na tak, to spokojnie one wyciągną wszystko, co jest niezbędne. Bo do testowania procesorów to są inne programy, a których tu nie mam, a testować procesora nie muszę, bo on działa. Jakby coś się z nim działo, to by komputer się wichrował, wariował i by nie chciał działać jak potrzeba. Tutaj wszystko jest dobrze. No nie powiem, że po tylu latach przydałoby się tego FX-a 8320 wyskalpować, wymienić mu termogluta na ciekły metal, ale temperatury trzyma nawet w normie, więc uważam, że byłby to głupi zabieg. Zresztą ...47 stopni na FX-a 8-rdzeniowego, to ja uważam, że to jest nawet nieźle. No i pomyślnie ukończony test, wszystko działa jak widzicie. Tego dysku nie zatrzymam, bo to jest system Linux, tu jest na tym dysku, więc zrobiliśmy sobie testy. Tak wygląda u mnie to od strony serwisowej. Każdy dysk, który tak naprawdę kupię, czy z X-Comu, czy z Computronica, czy z Morele, to najpierw trafia tutaj, jest podpinany, jest testowany, tworzona jest na nim partycja i dopiero idzie do jakiegoś sprzętu. Bo ja po prostu wolę być zabezpieczony. A to, co się stało z moim komputerem, z tym superkomputerem na akceleratorze graficznym Nvidia Tesla C870, to już jest inną kwestią. Ja po prostu tam popełniłem właśnie ten błąd, że
nie podłączyłem dysku, nie przetestowałem go, nie zrobiłem partycji poprawnie i to było właśnie gwoździem do trumny wtedy u mnie. Ale tak czasem bywa, że nie można znać się na wszystkim. Okej, trzymajcie się, Piorun Burza Elektryka.